Piesi rowerzyści czy kierowcy? O, tu żaden się nie zatrzymał. Widzi pan, o, chce przejścia, nie zatrzymał. Bieg po zdrowie. Tak naprawdę zawdzięczamy ją inicjatywie mieszkańców. W czerni i bieli. Tym razem postanowiłam zaprzyjaźnić uczniów z fotografią. Agnieszka Hałas, dobry wieczór. Zaczynamy Kronikę Lubuską. Nieoficjalne doniesienia i szczątkowe informacje przestały obowiązywać. W sobotę Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów samorządowych. W Lubuskiem wybory wygrała Platforma Obywatelska, która do sejmików prowadzi 10 radnych. Za nią koalicjant PSL 8 mandatów, PiS i SLD po 5 mandatów. Debiutujące w tych wyborach Lepsze Lubuskie zalicza udany start, wprowadzając do sejmiku 2 radnych. Pytanie takie. Wydawać by się mogło, że szef delegatury Krajowego Biura Wyborczego może dziś odetchnąć z ulgą. To na tej jednej stronie to ledwo miejsce się nie zmieści. Stanisław Blonkowski wbrew pozorom dziś ma jeszcze więcej obowiązków. Teraz czekamy na publikację w dzienniku ustaw obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów i od tego publikacji w ciągu 7 dni komisarz wyborczy będzie zarządzał mocą swojego postanowienia sesję rad gmin, rad powiatów i sejmiku. Kto jeszcze nie miał okazji zerknąć na oficjalne wyniki wyborów samorządowych, to może je znaleźć na stronach internetowych BIP-u lub pofatygować się do Urzędu Marszałkowskiego. W regionie oficjalne wyniki wyborów nie różnią się znacznie od tych, które pojawiły się po szczątkowym zliczeniu głosów. Największym przegranym na lokalnej scenie politycznej jest SLD. Sojusz Lewicy Demokratycznej na pewno musi dokonać redefinicji strategii wyborczej. Zastanowić się, dlaczego nasi wyborcy nie poszli do wyborów. Sojusz w mijającej kadencji miał 9 radnych, w kolejnej będzie miał zaledwie 5 reprezentantów. Są to Tadeusz Jędrzejczak, Edward Fetko, Marek Zaremba, Franciszek Wołowicz i Tomasz Wątor. Ale jak będą niedobre, wtedy za tydzień. Wybory samorządowe w Lubuskiem wygrywa Platforma Obywatelska. PO prawie udało się powtórzyć wynik sprzed 4 lat. Zabrakło 1 mandatu. Platforma do sejmików prowadzi 10 radnych. Władysław Komarnicki, Maciej Pietruszczak, Anna Synowiec, Tomasz Morzejko, Wacław Maciuszonek, Elżbieta Polak, Janusz Kubicki, Ignacy Odważny, Bożena Osińska i Klaudiusz Balcerzak. Jest nam dobrze, nie mamy zamiaru zmieniać tej koalicji i na poziomie kraju, i na poziomie województwa. Te ciepłe słowa adresowane do ludowców to wyraźne potwierdzenie tego, że polskie stronnictwo ludowe w regionie rośnie w siłę. Kandydaci PSL nie dają szans kolegom z Prawa i Sprawiedliwości i Sojuszu Lewicy Demokratycznej i do sejmików wprowadzają 8 radnych. Są to Jan Świrepo, Józef Kruczkowski, Jan Kołodziej, Grażyna Dereń, Anna Chinalska, Czesław Fiedorowicz, Stanisław Tomczyszyn i Józef Rubacha. PiS bez zmian. Prawo i Sprawiedliwość zdobywa 5 mandatów. Do sejmiku wchodzą Marek Surmacz, Władysław Dajczak, Tadeusz Ardelli, Zbigniew Kościk i Robert Paluch. W tej piątce zabrakło jedynki z Zielonej Góry, Wojciecha Perczaka. Za mną są liderzy poszczególnych okręgów. Nowością w lubuskim sejmiku jest Lepsze Lubuskie, które zalicza udany debiut. Mandat zdobyli Wadym Tyszkiewicz, który w wyborach prezydenckich w Nowej Soli zdobył rekordowe w Polsce poparcie 86%. Oraz najmłodszy radny w historii sejmiku, 23-letni student Łukasz Mejza. Tak wygląda rozłożenie sił w sejmiku. Widać, że koalicja PO-PSL będzie dalej rządzić w regionie. PiS i SLD dostały nauczkę od wyborców, natomiast Lepsze Lubuskie może świętować. Czy wyniki wyborów do sejmiku przełożą się na wiosenne wybory samorządowe w Zielonej Górze? Widać, że Janusz Kubicki jako prezydent może liczyć na poparcie, podobnie jak Platforma. SLD musi odrobić wyborcze lekcje. Wyniki wyborów samorządowych są zmanipulowane, twierdzi szef lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. W jego odczuciu słaby wynik PiS w wyborach do sejmiku to efekt błędnej kampanii informacyjnej, którą Państwowa Komisja Wyborcza prowadziła przed niedzielnym głosowaniem. Jak zaznaczył Marek Ast, działacze w całym kraju szykują się do protestów.
Marek Ast i Robert Paluch nie pozostawili suchej nitki na sposobie przygotowania wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą. Pewne mogą być nieprawidłowości i rozbieżności. Szef struktur Prawa i Sprawiedliwości dokonał dziś podsumowania wyborów samorządowych. Marek Ast jako słaby określił wynik Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do sejmiku. PiS zdobyło 5 mandatów. Ambicje były znacznie wyższe. Wszędzie tam, gdzie były wybory proporcjonalne, były przeprowadzone nieprawidłowo, w moim przekonaniu niezgodnie z kodeksem wyborczym. W opinii działaczy Prawa i Sprawiedliwości na największą uwagę w tych wyborach zasługuje wysoki procent głosów nieważnych. W Lubuskiem aż 20% głosów zostało odrzuconych. Chociażby ten fakt poddaje pod wątpliwość sposób, w jaki PKW informowała wyborców o sposobie głosowania. Manipulowane z tego względu, bo jeżeli po prostu organy państwa odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów informują nieprawidłowo o sposobie głosowania, oznacza to, że albo działają z pełną premedytacją, ja myślę, że jednak nie, czyli po prostu zadziałały w tym momencie organy nieprofesjonalnie. PiS nie wyklucza, że sprawę skieruje do sądu. Podobne sygnały napływają od działaczy Prawa i Sprawiedliwości z całego kraju. Od momentu ogłoszenia oficjalnego wyniku wyborczego jest 2 tygodnie na to, żeby zaskarżyć wynik wyborczy. Oprócz odwołania do sądu Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało zbiorową manifestację w Warszawie. Wielki protest zaplanowano na 13 grudnia. Który z uczestników ruchu jest ważniejszy? Kto powinien mieć większe przywileje? Piesi, rowerzyści czy kierowcy samochodów? Niestety wciąż nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania. Co gorsze, spór ten każdego roku zbiera śmiertelne żniwo. Jak podają statystyki, co 5 mieszkaniec Europy poruszający się pieszo ginie w Polsce. Specjaliści oceniają przejścia dla pieszych w Polsce jako najbardziej niebezpieczne. Na taką opinię wpływ ma przede wszystkim infrastruktura, ale także niezdyscyplinowani uczestnicy ruchu drogowego, szczególnie piesi, którzy często decydują się na zbyt szybkie wejście na zebrę. Absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, że pieszy przechodzi w miejscu niedozwolonym, jeszcze do tego nie upewniwszy się rzeczywiście, że jeżdżą po prostu samochody i że może zagrażać. Zupełnie, absolutnie też niedopuszczalne jest na przykład wychodzenie zza innego pojazdu, zza autobusu chociażby. To też są bardzo niebezpieczne sytuacje. Z drugiej strony kierowcy samochodów, mimo że są uczulani na ustępowanie pieszym już podczas kursu prawa jazdy, o tym wydawać by się mogło nawyku, często zapominają. O, tu żaden się nie zatrzymał, widzi pan, o, chce przejść, a nie zatrzymał. Pieszemu nie wolno jednak wejść na pasy bez zastanowienia, a jeśli zdaje on sobie sprawę z zagrożenia, powinien także wiedzieć, że łatwiej zatrzymać swoje kilkudziesięciokilogramowe ciało, mając nad nim pełną kontrolę, niż ważącą ponad tonę blaszaną konstrukcję, która praw fizyki nie pokona. To, że mamy pierwszeństwo, nie zwalnia nikogo z rozsądku i z myślenia. Czyli nawet jeżeli wiem, że mam pierwszeństwo na pasach, to i tak obowiązuje mnie to, że przed wejściem na pasy mam spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo i jeszcze raz w lewo. Być może to efekt obecności kamery, jednak piesi, których dziś spotkaliśmy, okazali się profesjonalistami. Narzekają, że często czekają przy przejściu w nieskończoność, ale są ostrożni do samego końca. Nie zwracam tak uwagi prawo-lewo, tylko najpierw tak patrzę, czy coś jedzie. I się rozglądam, jak ktoś jedzie nawet z daleka, to się zatrzymuje, bo nawet czasami z jednej strony mieją stać, a z drugiej dalej jadą, więc trzeba uważać strasznie. A pani czeka tak, wypatruje, aż się zatrzymają, czy tak na hura pani wchodzi na pasy? Nie, czekam, żeby zatrzymali. No i prawidłowo, to tak trzymać i powodzenia życzymy, do widzenia. Zawsze pan uważa? Zawsze. A zatrzymują się samochody? Sporadycznie, ale zatrzymują się. Z postawy tych osób można, a nawet trzeba brać przykład. Niestety nie wszyscy uznają zasadność tych zachowań, w efekcie czego w zdarzeniach z udziałem pieszych w Zielonej Górze, mimo że liczba wypadków jest mniejsza niż w roku 2013, w tym zginęły już 4 osoby. Więcej dalej i wcale nie drożej. Dyrekcja MZK podała nowy rozkład jazdy, który będzie obowiązywał od 1 stycznia. Z dniem połączenia miasta i gminy autobusy MZK będą kursować częściej, trasy wybranych linii zostaną przedłużone. Ponadto utworzone zostały nowe połączenia. Z komunikacji miejskiej w nowym roku będą korzystać także mieszkańcy Jan, Jeleniowa, Kiełpina i Jarogniewic.
Najważniejsze zmiany będą dotyczyły 8 połączeń. Klikamy na ten rozkład jazdy i wybieramy sobie którąś z linii. Od 1 stycznia linie o numerach 5, 12, 17, 19, 20, 25, 27 i 30 będą miały wydłużone trasy. Przykładowo 17 nie dojedzie już tylko do Chynowa, a jej kurs zakończy się w Zawadzie, przystankiem Zawada Stadion. Z kolei 27 pojedzie aż do Jarogniewic. Z tego połączenia będą korzystali także mieszkańcy Jeleniowa i Kiełpina. Nasz adres www.mzkzgora.pl i tam jest rozkład jazdy aktualnie obowiązujący. Pod spodem na czerwono jest rozkład obowiązujący od 1 stycznia 2015. Jak klikniemy w ten rozkład jazdy, to się wyświetlają nowe połączenia na żółtym tle, tak żeby się nie pomylić. Od nowego roku MZK obsłuży również Jany. Tutejsi mieszkańcy nie będą już korzystali tylko z usług przewoźników państwowych i prywatnych. Do i z Zielonej Góry pojadą linią numer 21. Mieszkańcy w rozmowach na temat połączenia artykułowali ograniczoną ilość połączeń z miejscowości podmiejskich do miasta i oczekiwali, że z chwilą połączenia zwiększy się ilość połączenia i połączeń i poprawi się obsługa komunikacyjna miejscowości, które są w tej chwili obsługiwane. Zmiany w rozkładzie przynoszą także korzyści zielonogórzanom. Linia numer 19 wróci na osiedle Śląskie, a piątka dojedzie aż do Zawadzkiego Zośki. Połączenie do miasta jest doskonałe. I z Gorzychowskiej, i ze Strzeleckiej, i proszę pana. Jesteśmy bardzo zadowoleni z komunikacji miejskiej. Na pewno, że dobrze. Oczywiście, że tak. Zapoznałem się już i bardzo mi się podoba ta inicjatywa. I właśnie fajnie, że tak więcej autobusów będzie teraz i podoba mi się to naprawdę. Tyle, żeby bilety nie drożały, to będzie dobrze. Nie wszyscy są jednak zadowoleni, narzekają mieszkańcy Kisielina. My niestety mamy pecha na ulicę Zatorze, no to tam wieczorem już nie ma żadnych kursów, także no raczej taki sam Kisielin, ale połączeń dużo, dużo mniej niż na pozostałych przystankach. Po nowym roku będzie więcej, zdaje się. Nie, już wieczornych też nie będzie. Nie, mamy siedzieć w domu wieczorem, nie wracać ani z kina, ani z teatru, znikąd. Dyrekcja MZK podkreśla jednak, że najważniejsze jest zadowolenie klienta, dlatego dalsze zmiany w rozkładzie jazdy nie są wykluczone. Z dniem wprowadzenia nowego planu rozpocznie się weryfikacja, szczególnie obserwacja napełnienia autobusów. Głos zabiorą także mieszkańcy, którzy do czerwca będą mogli składać stosowne wnioski, a korekta, jeśli będzie konieczna, zostanie wprowadzona najpóźniej do końca roku 2015. Szczegóły na stronie mzkzgora.pl. W zwanym przez mieszkańców Jędrzychowa Liliowym Lesie, czyli pomiędzy Jędrzychowem a Dziką Ochlą, powstało 21 stacji z urządzeniami do ćwiczeń. Na przystankach można podciągać się, ćwiczyć równowagę czy wzmacniać mięśnie. Inwestycje udało się zrealizować z budżetu obywatelskiego dzięki osiedlowej inicjatywie. Ta ścieżka zdrowia w sąsiadującym z Jędrzychowem Liliowym Lesie to nie tylko dowód na ambicje związane z hartem ciała mieszkańców osiedla, ale również dowód hartu ducha. Budowę tych urządzeń poprzedziła wielka akcja zbierania podpisów przy wsparciu radnego z Jędrzychowskiego okręgu Radosława Brodzika. Tak naprawdę zawdzięczamy ją inicjatywie mieszkańców Jędrzychowa. Udało nam się wspólnie wypracować pewien model pracy nad budżetem obywatelskim, zgłosić zadanie, uzyskać ponad 1600 podpisów i zrealizować małe zadanie z kwoty do 150 tysięcy złotych. Zapaleni amatorzy sportu mają okazję i pobiegać, i poskakać, i się popodciągać, na dodatek w pięknych okolicznościach przyrody. O, tak jak ono, ale to też... Do wyboru, w zależności od ilości czasu i sił, mają dwie trasy, dłuższą i krótszą. Tu jesteśmy w tej chwili. Urządzenia powstały po konsultacjach z WF-istą Mirosławem Augustyniakiem. One są ekologiczne, czyli tak, żeby wkomponowały się w las. Nie są to jakieś metalowe, niepasujące urządzenia, tylko fajnie drewniane, takie skonstruowane. Na ścieżce zdrowia mieszkańcy Jędrzychowa bynajmniej nie mają zamiaru poprzestać. Po pulę z budżetu obywatelskiego chcą sięgnąć raz jeszcze. Też, żeby zainwestować w okolice. Oświetlenie i Dzikiej Ochli i ustawienie ławek i śmietników wokół jeziorka. A najważniejszym też celem będzie zebranie głosów pod wybudowaniem, na wybudowanie placu zabaw na osiedlu, w środku osiedla Kwiatowego.
W grupie siła więc mieszkańcy już zaczęli wspólne kalkulowanie. 150 tysięcy wystarczy na 8 elementów. To są huśtawki, tak zwane te koniki na sprężynach. Ten domek, ślizgawka z całym tam zestawem wkoło siebie. Tak, to tam są już w tej chwili bardzo bezpieczne i tak kolorowe dalej. Place zabaw. Propozycje na zagospodarowanie 6 milionów złotych budżetu obywatelskiego można składać do 28 listopada. Po weryfikacji urzędników zaczniemy zbierać podpisy i głosować. Zwycięskie projekty poznamy 13 lutego. Zadowoleni Państwo ze ścieżki? Oglądaliście Państwo? Oczywiście. Ma 9 lat, z czego 8 spędziła w kuchennej szafce. Nie dojadała, nigdy nie miała prawdziwego domu. Teraz Alaska, suczka rasy Husky, jest lokatorem zielonogórskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Maraka. Jej opiekunowie i wolontariusze szukają dla niej domu. Wierzą, że znajdzie się ktoś, kto ją przygarnie i pozwoli spędzić ostatnie chwile życia w pierwszym prawdziwym domu. Pogoda ducha jej nie opuszcza, choć przeszła wiele. Alaska 8 z 9 lat swojego życia spędziła w okropnych warunkach w podnowosolskiej wsi. Teraz mieszka w Zielonej Górze, w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Nie miała najlepszego życia, nie miała tego szczęścia mieć rodziny, która by ją kochała, albo domu. Jej mieszkała kiedyś w kuchennej szafce. Poprzedni właściciele nie raczyli dbać o stan zdrowia Alaski. Nowotwór został wykryty w późnym stadium, dopiero kiedy znalazła się pod opieką schroniska. Trafiła do nas z bardzo złych warunków, odebrana interwencyjnie, właśnie z olbrzymim guzem. Ten guz teraz zaczął dawać przerzuty. Przerzuty są na płuca. No, stan jest najogólniej rzecz biorąc nieoperacyjny. Losem Alaski zatroskali się pracownicy i wolontariuszki ze schroniska. Chcą znaleźć dla niej ciepły, kochający dom. Taki, którego nigdy nie miała. Jednocześnie przyszły właściciel musi być silny, bo dni Alaski są policzone. To możemy porównać do ludzkiego hospicjum. Coś takiego. Ktoś musi mieć pełną świadomość, że u niej stan teraz jest bardzo dobry. Ona jest fajna, w fajnej kondycji, ale to może się zmienić w każdej chwili. Lekarze nie są w stanie określić. Ile jej zostało? Tego lekarze też nie są w stanie powiedzieć, czy to będzie 2 miesiące, miesiąc, może pół roku, może rok. Alaska, mimo że przeszła piekło, jest przyjazna i pogodna i bardzo lubi koty. Nie jest agresywna w stosunku do otoczenia, nie jest agresywna w stosunku do psów. No jest bardzo spokojna i myślę, że do dzieci na pewno będzie idealna. Na uratowanie życia Alasce jest już za późno. Na to, żeby pokazać jej, że życie jest piękne, jeszcze nie. Jak zrobić aparat fotograficzny z puszki? Odpowiedź znaleźli uczestnicy warsztatów fotograficznych pod okiem specjalisty od kamery obskury Pawła Janczaruka. Uczniowie szkoły PBO swoje twórcze poszukiwania skończyli wystawą fotografii otworkowej w czerni i bieli, którą można oglądać w szkolnej galerii Pakamera. Tym razem postanowiłam zaprzyjaźnić uczniów z fotografią. Zaprosiliśmy pana Pawła Janczaruka, który zgodził się, znalazł czas i przeprowadził warsztaty składające się z takich właściwie trzech etapów. Mieliśmy w szkole ciemnie, mieliśmy plener, no i teraz w efekcie mamy wystawę. Fotografia otworkowa. Oczywiście to jest najprostsza fotografia, jaka może istnieć, dlatego że aparatem fotograficznym może być każda szczelna puszka. Trzeba zakupić sobie papier światłoczuły, włożyć do tego szczelnego pudełeczka, naświetlić odpowiednią ilość czasu i później wywołać. Wszyscy jak usłyszeli, że będziemy robić zdjęcia z puszki, to wielkie oczy, nie wierzyli. No ale później jak już tam budowaliśmy sprzęt i już to wszystko zrobiliśmy, przygotowaliśmy, to na następnych zajęciach zabraliśmy się do roboty i cykaliśmy zdjęcia. Nigdy nie bawiłem się w fotografię. Poszedłem na te warsztaty, bo usłyszałem o nich i pomyślałem, że człowiek uczy się całe życie i postanowiłem po prostu w nich uczestniczyć, żeby zobaczyć, o co w tym wszystkim biega. Zrobiłem fotografię terenu i sfotografowałem siebie. Podobało mi się, naprawdę ciekawa rzecz.
I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Kroniki Lubuskiej. Za chwilę tradycyjnie pogoda, sport i powiększenie, na które zapraszam w imieniu Łukasza Chybińskiego. Jego gościem będzie radny SLD Radosław Brodzik. Zostańcie Państwo z nami.